kosza Redeco. www.redeco.pl. W początkowej fazie konkursu na imię maskotki każdy mógł przesyłać swoją propozycję. Komisja konkursowa spośród kilkuset przesłanych wiadomości wybrała 5 imion, które weszły do finału. Jak zwykle, ile imion, tyle ocen i komentarzy. Nie będziemy się jednak zajmować tymi głosami. Wiadomo, że do finałowej batalii weszli Grabek, Goldłapek, Handbalek, Handboy, High Five. Te imiona okazały się najlepsze zdaniem jury. Teraz najwięcej do powiedzenia będą mieć fani piłki ręcznej do 26 kwietnia, m.in. przez stronę eurohandballpoland2016.pl można głosować na wybraną przez siebie propozycję. Nazwę maskotki mistrzostw poznamy podczas finałowego meczu o Puchar Polski, który rozegrany zostanie 26 kwietnia na warszawskim Torwarze. Wtedy też organizatorzy ogłoszą wynik głosowania. W trakcie przyszłorocznych Mistrzostw Europy we Wrocławiu rozegranych zostanie co najmniej 16 spotkań. Zawita więc też do nas maskotka i będzie można podziwiać ją w naszym mieście przez kilkanaście dni. Która z propozycji zostanie wybrana, to też w rękach naszych widzów ze sportgame.com.pl. Nowe centrum skłusza Redeco. www.redeco.pl.